Witamy w drugiej części programu, w którym Robert Pasut szuka miłości. Do drugiego etapu przeszło 12 dziewczyn. Jak poradzą sobie na randkach z Pasutem? Sprawdźmy! Ale najpierw zasubskrybuj kanał i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. A dlaczego wchodzisz w czymś takim? Bo nie mam nic pod sobą. A zobacz na mnie. Nieprawda, przecież widzę, że ci się majtki przebijają. No. Sabina, zdejmij to. Dlaczego? No bo jesteśmy na basenie, ja jestem w samych gaciach, nie mówisz ze swojego drzego. No i to zmuciłam dla ciebie. Dobra, ściągaj. No przecież to jest kostium chodzi. Mogę usiąść? Tak. Nie? A nie poczęstujesz mnie, bo to nie prawda? Ja sobie muszę polać, bo ty jesteś brzydka i głupia i nie chcę z tobą gadać. Pij, mam dla ciebie wyzwanie fajne. Mogłabyś udawać foczkę tutaj taką małą? Nie mam tak leżeć z nogami zgiętymi i tak... Tak. No nie. Jak foczkę, dawaj no. Ej, mam taki głos jeszcze wydać? Tak. No nie. No dawaj. Właśnie. No nie wiem. Zimno mnie, nie? No. Chodź się przy tym do tatusia. Co ty masz tu patrzą? Ja już chcę być ojcem, ja właśnie szukam matki do moich dzieci. Myślisz, ja będę matką do twoich dzieci? Słuchaj, powiem tak. Masz całkiem szerokie biodra. Masz tutaj, że tak powiem, jednostki karmiące bardzo. Dla nie oczywiście, tylko czy masz rękę do dzieci. I teraz ćwiczysz trójbój, tak? Tak, tak. To ty jak uderzysz dziecko, to ono padnie po prostu. I o to chodzi. A weźmy tak lekko uderz twarz, tak? Mocniej troszkę, mocniej. Nie będzie ci się spodobał. Nie, nie, się troszkę mocniej, no. Powiem tak, kotek, nasze kłótnie domowe będą pełne emocji, bo ty mi będziesz bić, ja ci będę oddawał. Boże, jakie ty... Nie wskakuj jeszcze, stop! Chcesz mnie pooglądać? Tak, chcę cię pooglądać. Lubi ci tatuaże, czy nie, jak jest tak dużo? Jak nie jest przesztanie, to lubię, ale to ona ma dobrze jeszcze. Obróć się. Chodź. Masz taką zasadę 3 miesięcy? Że 3 miesiące a potem nie odbieram telefonu od ciebie. 3 miesiące bez dotyku. 3 miesiące. Ale słuchaj, co to jest zasada? Czujesz coś? Czujesz? Ale nie wiem, tylko co to wino. Co czuję? Dziwnie przyjemne, co? I teraz to ja czuję. Nie patrz. Niech ją oblewa gorącym woskiem. Oli? Nie boli? No widzisz. Oli? Teraz trzeba ten wosk zdjąć z ciebie trochę. Mówiłem, nie przychodź tutaj. Żałuję. Żałuję, że przyszłaś? To bardzo dobrze. Ale powiedz sobie, jaka przepiękna wiesz w kostiumie. Prawda? Możemy tylko cię zamoczyć burzy, żebyśmy zbudować się do makijażu raz, czy nie? Co, wstydzisz się? Nie, na pierwszej randce. To na pierwszej randce się całujesz, a bez makijażu nie możesz być? Nie była pierwsza. W sumie trzecia. Prawda. Dobra, skakuj do wody. Skakuj do wody. Ja mam słuchawkę, ty małpo! Chcesz winka? Tak. Proszę bardzo. To na raz, tak jak prawdziwa podlasianka. Nie, no słuchaj, to nie jest pierwsza lampa dzisiaj, także... Ty, a ty mi dałaś takie mocne gówno, że ty chciałaś mnie upić, po prostu i mnie wykorzystać nie, potem. Nie, ja chciałam tylko jednego szota nalać. Pij to, kotek. A ty nie pijesz ze mną? Ja nie piję, ja mam napój swój. Oglądałaś kiedyś w ogóle takie się MMA czy coś? Nie, tak, zdarzyło się. No i co? I co? Znaczy, widziałaś taki ruch na przykład? Nie. A to dlatego pytałem MMA, co oglądała. A mogę ci wsadzić banana? Całego nie. Całe. A cały by się zmieścił? No nie, nie wiem, nie testuj. Nie wiesz? Stanie, nie testujmy właśnie. Nie testowałaś nigdy? Nie powiem. No dobra, no dobra, ale tak na twoją wiedzę, nie? To ile banana byś zmieściła? Tyle byś zmieściła, tyle? Może tyle. To dobrze, to nieźle. Ale nie zaprezentuję, tak żebyś się nie... Nie, no nie chcę tego, tylko chcę, żebyś ugryzła sobie. Ale odejmij go. Odejmij go, ja go zjem. Obciągnij tę skórkę, ona może w ogóle, żeby obciągnęła tę skórkę do końca. Obciągnij tę skórkę do końca, proszę. Teraz ona wkłada jedną końcówę do buzi, ty drugą, no i spotykacie się... Ja jedną, ty drugą i jemy aż... Na raz. Tak. No dobra. O, zgodziła się, fajnie. No i czuć węglowodany, bananka, nie? Poczułaś coś? Poczułaś energię? Zobacz. Zobacz, jak jest z chłopakiem z bananem w buzi. Umiesz kawałek telefonu? Umiem, ale to muszę zdjąć
ten. Dobrze. To zaraz ty zrób kogo powodu. Ja nie powiedziałam, że zrobię. Aż mi się kalafem za to. Dawaj. Ale fatalny. To straszny, ale gość. Nie umiem. Zrób się scenę z Dirty Dancing. Tą wiesz, podrzucenie w górę. Because I had time of my life. Znasz tę scenę z Brudnego Tańca? Ja nie oglądam tego. Z Dirty Dancing, że ty teraz tak nabiegasz na mnie, ja cię podnoszę, dawaj. Aha. Ty gasisz. Jestem za ciężka. Nie, wcale nie jestem za ciężka, jeszcze raz. Nie, dobra, to tak podnieś. Ej, to jest mega dziwne, bo ślizga, wiesz? Ja się nie dlatego, że jestem słaba. Ja jestem śliska. A nie jesteś śliskim człowiekiem? Ja się przychodzi do głowy. Dla ciebie przyszłam tutaj. Jak nieprawda? Przyszłaś do atencji, patrz, tam kamera patrzy. Dobra, weź ją zanurz normalnie w wodzie. Czy mogę zanurzyć ci łyżkę? Możesz. Masz chrzciny, głowy. Jezus Maria. Wcześniej zakładał wodę do głowy, teraz ją chrzcisz. Weź jej daj, nie? Normalnie na ten, na brzeg, nie? Weź jej tak umyj nogi i powiedzieli, że wezmiesz na nogi. Słuchaj, bo ty miałeś tam moje skarpetki. Ja ci umyję nogi teraz. Dobra, za karę z tej skarpetki. I pokaż, zobacz jej stopy i powiedz, ale p***ane stopy, o Jezu. Ale masz zielone stopy. Wcale nie. No, ale nie, tak serio, to jak nie lubię stóp, to te są naprawdę ładne. Malutkie stópki takie. Stój taki bez ruchu nagle i tak, że to sikasz. Już poczekaj chwilę, powiedz jej, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Nie, poczekaj chwilę, poczekaj. Czujesz takie ciepło? Nie. Musiałem się obleć, przepraszam. Nie przeszkadzasz tu? Lubisz złoty deszcz? Lubisz jak pada deszcz? No lubię. Złoty deszcz. Ale jesteście p***. Mogę cię poprawić? I teraz widzisz? Widzisz? Ej, weź, Robert, weź teraz, idź po tego flaminga, nie? Weź go włóż, stary, pomiędzy nogi, nie? I powiedz jej, żeby dotknęła twojego ptaka. Chciałbym dotknąć ptaku? Jeszcze troszkę, jeszcze chwilę? Super, super, naprawdę. To jest okej. Myślisz, że nie jest okej? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem tego. I nie chcesz się dowiedzieć, czy chcesz się dowiedzieć? Nie powiedziałam tego, że nie chcesz się dowiedzieć. Ale nie powiedziałeś, że chcesz. Słuchaj, to wiesz, nie wszystko na raz. Nie wszystko tak od razu. Jesteś przepiękna, po prostu to wiesz, młotka. Ja nawet nie patrzę na ciebie jak po prostu jak na... Bo jesteś tak urocza, że ja bym ci wybaczył wszystko. To byś mogła mnie zdradzić raz, drugi, trzeci. A z kim byś mnie chętnie zdradziła? Z Błońskim? Z Golą? Czy z Bogdalem? Szczera odpowiedź. Bogdan. Crash i Ford. Bogdan czy Gola? Kto jest przystojniejszy? Ciężko. Ciężko. Bo ciężko Gola wybrać. Jest taki typowo ładnie zrobiony. Bo ty tak trochę wyglądasz, jakbyś ze złotej wyszła 9 rano, wiesz? No mówię, Gola jest tak typowo ładnie zrobiony, a Bogdan jest taki... Jest taki męski, co? No jest taki... Zadziałany. Ma w sobie taką jakby dobroć, wiesz, jakby stała takim dobrym. Ja go nie znam, więc nie. Czyli co, Bogdan czy Gola? Myślę, że ja osobiście dogadałam się bardziej z Golą. Gola czy Pasut? Odpowiedź jest oczywista. Gola. To dobre było. A umiesz pływać? Umiem, więc odpływałam. Popatrz na dywan Goat i powiedz, że jest mega i wytrzep go nad jej nogami. A ja nie chcę brudnego basenu. Ja go czyściłem tak? Dziś. No. Dobra, anuluję te... Nie, anuluję. O. Nie trzep tutaj na mnie, proszę cię. Ty nie trzepać nad sobą? Nie. A zapytaj się jej, czy położy głowę na dywaniku Goat. Co? Nie wiem. Położyłabyś głowę na tym dywaniku Myszka? Dobra, wejdźcie może do basenu i weź jej tak tyłek unieś, bo ona ma taki... Nie, anuluj to, kładę jej głowy. A w nim wypierdzi już do basenu? Nie wrzucę cię do basenu! Pierdziawka! No ej! Ja zawsze kłamię. Ale tylko kobiety. Fajne te goci. Takie nie za mądre, ale tak. Miło się ogląda chyba. No, ale ci chyba najlepsze notki. Prywiec! Prywiec! Tak słucham!
Ała! Weź mi to z daily. No dobra. Mogę się tak polać tym włoskim gorącym? Ej, was? Odpal jej włosy. Nie. Spojrzał. Jak chcesz przejść dalej, to musisz pokazać, że ci się dużo do buzi mieści. To kleknij tutaj tak boczkiem do mnie do kamery. Boczkiem do kamery. Matka mnie zabije, przepraszam, mamo. Zapytaj się, czy lubi warzywa, nie? Nie bójcie się, to nie jest żaden... żaden kur... Lubisz warzywa w ogóle? Co? Jakie warzywa lubisz najbardziej? Marchewkę na przykład lubię. A pocałujesz mi kalafiora i pokaż jej lewe ucho. A pocałowałbyś mnie w kalafior? Nie, mam zasadę trzy miesiące bez dotyku. A w szyjkę? A w szyjkę macicy mogę cię pocałować? Nie, dziękuję. Macicy on powiedział? Aczkolwiek, słuchaj, nie jest wykluczone, może wiesz, powinniśmy tak jak się bliżej poznać. Czyli co, postawą trzeba chodzić 3 miesiące, żeby cię pocałować w szyjkę macicy? Tak. Jak ją unosisz od tej kamery głównej? Ja dam na wiecie pochód. Ojej. To jest, wyobraź sobie, że to jest twój ostatni po całym życiu. Okej. Bo po mnie złapiesz hipa i po prostu umrzesz. Więc po całym życiu. Idzie na to po całym życiu, jakby jutro nie było. Bokiem, bo nie widać nic. Przesuńcie się trochę, przesuńcie się. Bardziej bokiem. Ale to jest... K***a, nie tym bokiem, sorry. Słuchaj, musimy zrobić Google z tym zachowaniem. Bo się nie nagrało. K***a, szwękuj! Szwęk! No i jak się czujesz? Super. Tutaj czuję się bezpiecznie niż w wodzie. Dlaczego nie umiesz pływać jeszcze? Znaczy szczerze nie wiem, skąd to się bierze. Boisz się wody? To jest jakaś taka chyba fobia. Nie boisz się z tego wyrazu? Nie, nie podoba mi się tego. Teraz złapiecie ogień ze świecy i wam... To było śmieszne. O, zrób tak, żeby tak... Już za późno, już jest dziura. Jak powietrze schodzi. Słyszałeś, się serio boję wody. No i co teraz, musisz się mocno przytulić, bo inaczej utoniemy. A ty, ale głowa jest uchylona od reszty. Powiedz jej, że masz dwie kandydatki takie, które ci się bardzo podobają i nie możesz się zdecydować, czy jest gotowa na trójkącik po finale. Sabina, dobra, sprawa jest taka. Jesteś ty, ale jesteś jedna dziewczyna. I czy dałbym radę, żeby ja z wami dwie mam? Twoja mama? Nie, ta brunetka taka. No bo ty jesteś... Stara, ty jesteś 10 na 10, umówmy się, nie? Ale widziałaś tamtą, ona też jest... Widziałam. Widziałaś ją, wiesz? Ale wiesz... Ale ty nawet wiesz, o którą mi chodzi, nie? No to pytanie, czemu ty byś mi brała trójkę, nie? Bo to jest a ja się pytałam? No nie wiesz, a jak ona by się skończyła? Zgadza się. Podobała ci się? To mam tak, się tak. Zajebista, no. Super. Nie, ten kontent jest plus 18 i to k***a jest. Weź normalnie i tak mega dużo kiwi do buzi. Nie ma k***a kiwi. Przepraszam, jeszcze bolankę. Oooo! Odaj przyłożył jeszcze! Ej, to było mega hot, co zrobiłaś. Dla mnie to mogą usunąć nawet z Instagrama. No. Ale to aż tak? Tak, tak. Teraz nie przełkniesz tego. Porance. Po porance pogniesz. Obiecujesz. Dziewczyny walczą porankę, a walczą wokalstwo. Wiesz, pływasz? Tak. A po co chcesz, żebym skoczyła tam? No? Teraz cię pamiętam, bo się nie mogłem przypomnieć, kim o Jezu! Jest. Teraz sobie przypomniałem, kim jesteś. Chciałem dziś basen. One wszystkie w tym make-upie. Podnieś tu łapkę nogą. Co oni robią? To nie wiesz, co robić? Dobra.
Ale całowaliście się kiedyś z taką ilością dziewczyn jednego dnia? W ogóle w swoim życiu się nie całowałem z taką ilością dziewczyn. Julcia, coś ty na siebie założyła, kotku. Nie chcesz się kąpać? Na początku nie. Dlaczego? My to usiądźmy, porozmawiamy. Julcia, ty jesteś taka piękna, masz takie idealne ciało. Czemu ty nie chcesz się w kostiumie kobielom pokazać? Te wszystkie kaszaloty występowały w kostiumie. A to też jest w sumie dobre, jak laski, które się z nim przelizały, teraz słyszą, że on nie gada, że są kaszalotami, nie? A i tak się przelizał drugi raz. Tak? Myślisz? No. Wy oglądacie w ogóle, co było wcześniej? Te piękne dziewczyny, które były wcześniej, występowały w kostiumach kobielowych. Czemu ty nie chcesz? Musimy targoczka zrobić. A to się na trzy trzeba podzielić. Jak będę miał córkę, to już będę umiał już, nie? To teraz tak raz. Nie tak mocno, weź, normalnie. Dwa. Jak skończysz robić warkocza, no nie? Weź za taniec z nią taki wolny, dyskotekowy taniec jak z podstawówki i śpiewaj jej jakąś piosenkę. Izak, ten zboczeniec, kazał nam udawać dzieci w podstawówce i tańczyć ze sobą. I co, mam tak tańczyć? Boże, ale Julcia, ty jesteś taka urocza, ja nie mogę, to po prostu nie mogę na ciebie patrzeć, jesteś piękna. Ale mówi każdy dokładnie to samo, to jest niesamowite, nie? Ale każdy, Jezu, ty jesteś urocza i piękna i w ogóle. I ona, ale każdy potrafi to sprzedać za każdym razem. Każdy się czuje wyjątkowo w ogóle nagle, nie? A miałem też spódniczkę. No to ściągamy spódniczkę pod wodą. Ale Majtek się ściągnę przecież, no. Trzymaj. Niech ona sobie włoży nasze ucho i jej to po prostu coś mówmy. Tak. I na razie nikt nie ma ucha. Ja z właśnie poświęcę się, po prostu ściągnę i spódniczkę. Ej, koleżanko, słyszysz mnie? Koleżanko! Koleżanko! Słyszysz mnie? Koleżanko! A tam takie... O nie, on mi ściągnie majtki! Ej, ale to moja chyba, że to z mojej kamery wyschodzi. Koleżanko, włóż to sobie do ucha. Włóż to sobie do ucha, koleżanko. Witam. Cześć koleżanko, tu jest Wirol. Poproś Roberta, żeby cię wziął na ręce. Co ci powiedzieli? Pocałuj Roberta w część ciała, która ci się najbardziej w nim podoba. To Izak! Izak ci kazał! Dla Izaka to jest... Pocałuj w ucho! Ale będzie klatką. Gubi są to? Zrób z nią wyścigi, stary, po tego unicorna. Ścigamy się po tego jednorożca. Kurwa, a moje AirPodsy już umrą po tym. No zobaczmy, czy jest wodoodporne, bo ja nie wiem, co jest. To twoje, Kacper? Gołcowe chyba. Już. Normalnie wbij się do niej, do tego gołębia, nie? AirPodsy, no te AirPodsy są martwe już. Przepraszam, że spadłaś, ale to nie był mój pomysł, żeby tu wejść. Buziaczka daje na do widzenia. To bez buziaczka. Dawaj buziaka. Papa. O baby. Słuchajcie, przed nami kobieta niespodzianka. Dobra, zrób tak, że ona zdejmie maskę, to wiesz, dobra, idź. Dobra, zdejmij maskę. Okej. Okay. O nie, przepraszam, odpadasz, w sensie idź. Hej, dobra, serio? Nie no, powiedz, że żartujesz. Żartuję. A czemu nie masz kostiumu? Mam pod spodem, ale chcę jeszcze nie rozmawiać. Zanim się rozbierzesz, bardzo dobrze. Zostaw ten telefon, tak? Okej, dobra. Chciałam też właśnie powiedzieć, że spadnie jest fotografem. Robię portretowe zdjęcia. Myślałam, że może ty lubię parę fotek. Dobra, robię. Jezu, jakie ma sprawne kolana. Marzysz, gościu, nie? Widać, czy znam. Już miałeś to. Nie przejmuj się. Pa, Sylwek, pa. I poszło. Trzeszek się strzeliło? No, trzeszek. A mogę tak troszkę tak nauczyć pływać? Nie, nie! O, to nie jest krawędź, wiesz? Weź dla takiego fajnego akcentu romantycznego jeszcze dopłyń z nią do ściany, nie? I dociśnij ją trochę do ściany, nie? I jeszcze raz jej spójrz w oczy i daj jeszcze buziaka takiego fajnego. Ale męczymy chłopa. Ogólnie teraz mógłby złapać za szyję, za dupę, nie? Za biodra. Za biodra. Za biodra, tak.
Dzięki, to było super. Wychodź po wodę. Jezu Chryste, dziewczyno! Cały świat po prostu. O. Dźwiękowiec. O, kto to jest? Piątka. Piątka za pieniądze. Jesteś piękna. Makijaż stara. Nauczysz się w końcu, że trzeba takie rzeczy odsłaniać, a nie zakrywać. Wiesz, jak teraz wyglądasz? Jak ten makijaż się zbywa? Jeszcze lepiej niż normalnie. A myślałem, że to jest niemożliwe. A jest możliwe. Jesteś taki romantyczny. Mów to prawdę. Ja nawet nie jestem romantyczny. Ja mówię prawdę, to co widzę. Widzisz, że ja nie jestem miły na tych rzeczach. Ja mówię prawdę. To co masz idealną buzię i zasłaniasz od tym makijażem, nie wiadomo po co. On z każdą się całuje. Ja pierdzielę. Robert, wyjdź z wody, bo chcemy coś sprawdzić. Wyjdź z wody. Nie, nie, panowie. Oni chcą sprawdzić, czy mi się naprawdę podobasz. Wie, o co chodzi. Ej, wiecie, czego mi brakuje w tym basenie? Kamery podwodnej. No. O, GoPro pod wodą. GoPro pod wodą jakby dać. Czemu będziemy dopiero teraz to wpadli? O Boże! O, zaczyna się. Jest. Ej, przeliczyłeś się z nią, czy nie? Jak stawiacie? Tak. Wierzę w reinkarnację? Wiesz, ty nie wiesz, co to jest reinkarnacja? To taka restauracja. Widzisz się? A bo się mega krępowałaś. Ale zobacz na swoje ciało i zobacz na moje. Obydwa są idealne. Dobra, wiesz co, połóż się na brzuszku. Tutaj jest, słuchaj, tu jest dywan, na którym są takie białe plamy. Powiedz, że to jest ulubiony dywan Wojtka, Goli. Ale to nie jest tak, jak myślisz. Ej, a udawaj, że to jest miecz świetlny, Jedi. Nie, i zaczynaj machać tym. Nie! Izak, ty nie jesteś na rynku od 10 lat. Żadna laska nie leci na Star Warsy. Nie o to chodzi, żeby laska to leciała. No dobrze, poczekaj, bo teraz Izak ma podryw, że... Siu, siu, siu. Ale ja nie mam pałki. Słucham? To weź moją. Hej. Ty masz swoją, a ja mam tą. No dobrze. Tak, Izak, o to chodziło, tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. I on cię powie, że ci się nie podoba, nie. Że tego da się. Mam odpowiedź. Nie, jest ciekawości. Ale wiesz, że to są randki ze mną, koty, no ja myślę, że my się ziomkujemy. No ziomkujemy się, dalej. I ty przyszedł na randkę ze mną? No bo ślub był, ale randki nie było. Powiedz jej, że ma ściągnąć ci spodenki. Ściągnij mi spodenki. W tym momencie. To udawaj, że ściągasz ci spodenki i udawaj, że buddy nie ma za oknem. Dobrze, Jucia, to generalnie to nie jest mój pomysł, to jest pomysł na sprawkę. Mama, wszystkie dziewczyny to ogląda. Dobra, ale... Dobra, inaczej. Kochasz kogoś, chcesz z nim być. Jak? Ściągasz mu spodnie. Ej, ale ja będę się do tego. Ja będę miała inny pomysł na koniec, ale powiedz, kiedy będzie koniec. Ja już skończyłem. Pływać umiesz, tak? Ja mam trochę, tak. Tak, teraz tak. Pamiętasz o tym? Tak, teraz się pamiętam. Przypomniało mi się nasze wszystkie wspólne chwile, nasze wspomnienia. Zapytaj się jej, czy możesz jej zrobić malinkę na szyi. Jakie są twoje owoce? Jezu, lubisz mnie wszystko. A lubisz malinki? A chcesz mi zostawić? No. Zostawię. Jest, taka malutka jest. Dobra, Robcio, to teraz ten. Następną bierzemy. Leż daleko. Sława Ukrainy, leż daleko. Mogę zepnąć? Oczywiście. Fajny akcent, taki na zakończenie. Ale to też musi być na Instagramie albo na OnlyFans. Oczywiście. Kurwa, nie mogę po prostu. Wyglądasz tak samo. Słuchaj. No. I ze trzech patrz mnie. I zepiłaś? No to wypij, to. Nie, czerwona. Co, niedobre? To wylej wpis do basenu. Nie żartuj, żartuj. Ty byłaś na K. Nie. Julia. Julcia, pokaż się. Przepięknie wyglądasz. Nie jest przechłopaką w ogóle. Ej, taka piękna dziewczyna, to co ty zasłaniałaś buzię? Ty śliczna. Ej, zobacz, jakie ma skutki, to wielki brzuszek mały. Przodem do kamery. A co myśli o dziewczynach, które się całuje na pierwszej ręce? Uważam, że jeżeli czują ten vibe, czy coś, to czemu nie? Nie oceniasz? Nie oceniam, totalnie nie. Cię moja fizyczność nie interesuje, są za brzydkie dla ciebie. Nie, jesteś... Przedstawiam? 6 na 10. Mogę też powiedzieć, że nie jesteś moją cypkę, ale dzięki temu byłeś mi osobowością i też dystansem do siebie i też jak podchodzisz
wywiadach do ludzi. Ja jestem mega zdystansowany, tylko... I ja chciała się bardzo nauczyć od ciebie tego dystansu. Może zrobimy razem kiedyś jakiś wywiad? Oczywiście, że i tak. I pójdziemy razem na Bielsko na przykład. Oczywiście, że nie. Dobra, kończymy. Buziaczki, dziękuję ci. Dzięki. Dajcie to, bo chciałem masować ją, no. Chłopaki z Goats mówią, że mają dać. Nie, fantastycznie. Jest? Co tam robi Budda, kurwa? Co tam robi? Co tam robi, kurwa, Budda? Ja się zatrudniłem, jest robota teraz. Budda przynosi kanapę, stary. Goats. Jak mam się położyć? Daj mi się położyć. Położ się na brzuchu, no. Letup. Znowu wszystko będzie strzelać. A ja sam myślę, nie ja to się mega brzydzę, bo ja nie lubię dziewczyn, robię to tylko pod kątem. Nie, to jest spoko. Tu mam spięty, strasznie. Spięty masz? Dobra. Patrzcie, co on robi. To się nie nadaje ani na Instagram, na nic to się nie nadaje. A tutaj masz spięte? Nie, to jest spoko. A tutaj? A tu pomoże. Nie, tu pomoże. Ja to robię tylko dlatego, że chcę ci pomóc po prostu. Tak. Ja pierdolę, to mi się podoba. Po barka? To rozbijasz, no. To najbardziej. Ale serio, bo... Chcemy się kopać? Ty, przecież ty masz sukienkę. Rozbijasz i skapiemy. Za co? Rozbijasz i skapiemy. Za co? Za co? Ona mówi rozpinać. Ale co rozpinął kontek? A, dobrze. Fajnie tak. Ej, jakby Budda zawsze był przy moich stosunkach, byłoby super. Że na przykład ja się kocham z dziewczyną, a Budda za oknem. To mnie rozbiera. O Boże, ona ma... Nie, ma... No nie, no. Nie, no to jest... Ale ona się daje, muszę rozbierać przecież. Skakujemy? Daję pierwszą? Jakby to... W ogóle jakby... Nie wiem. Widziałeś, że całuję z innymi dziewczynami? Udawane wszystko, ja jestem aktorem. Mam nadzieję! Boże, myślę, że jak się aktorzy całują w filmach, to jest naprawdę. Tylko znowu będzie naprawdę. Nie no, stara, tak szczerze, to nie spodziewałem się, że wskoczy do tego basenu bez góry. To jest po prostu mega szacun dla ciebie. Ja też się nie spodziewałam. Tu Bogdan mówił, żebyś ją podrzucił, tak wiesz, ponad wodę. Co mi tam mówią? Słyszę. Lubisz latać? Tak, bez tanika. Mogę się podrzucić? Bez tanika, możesz. Zny? Zny. Masaż. Ty mi czy ja tobie? Ja tobie. Dobra. Dobra. Ty kładź się na brzuszku. No kładź się na brzuchu. No. No nie mogę. O. Ale kręgosłup bismarcz. Czy to jest najlepszy dzień w życiu Roberta Pasuta? Ja wiem, że gdybyś był na moim miejscu, to byłby twój najlepszy dzień, aczkolwiek to jest normalny dzień w życiu Roberta Pasuta. O, nie, dobra, to jest najlepszy dzień w moim życiu. Przepraszam, spojrzałem w dół i... Ale czemu on robi znowu to samo? On wchodzi, a tu kolejna tak leży. O, to fajne, to fajne. No, to fajne. Rolski fitness. Ja mam siły na to, nie? To jest... Julcia, a co znaczy te japońskie znaki na twoich pleckach? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mów do mnie cicho. Najpierw zakochaj się w sobie. Najpierw zakochaj się w sobie. To jest bardzo dobra rada. Znaczy generalnie Julia, chociażby to miała napisane prawo to lewo, to ja bym się z tym zgodził, bo w tym momencie jestem oczarowany tą dziewczyną. Nie, no co jest? Co to się dzieje? Super casting! Super casting! Tak, brawo Izak! Brawo za casting! Gdzie ty je k***a znajdujesz te dziewczyny? To Bogdan mi każe, przepraszam. Tak? Bogdan mówi, że schowki klepią w pupę. Klepią w pupę jak w bęben, a ja w ogóle nie chcę tego robić. No teraz jest najlepsze na koniec, tak? Najlepsze na koniec? Ty najgorszy już miałeś, więc teraz... Ty uważasz, że jest najlepsza? Widziałaś, jak one są piękne. A widziałeś mnie? No widzę cię. Nie. No i co, mówisz, że jesteś najpiękniejsza ze wszystkich? Nie. Najmądrzejsza? Też nie. Najbardziej bystra, najbardziej lotna. No to jaka jesteś naj? Co jest lepszego w tobie, od innej dziewczyny? Jak już wszystkie przewidziałeś. Nieprawda. Jak już wszystkie przemacałeś. To się pobawiłeś. Okej. Okay. Rozumiem tą kompletnie. Ja to zrobię z przymusu, ja powiem. Tak, czerw z domówkiem ze mną, musiałeś się wybawić, okej. Okay. Jakby, a ja nie tak. No. Dlatego teraz już możemy być razem. Wiesz co, Robciu, ziom już tam. Ja widzę, że to nie jest twój typ. Nie.
Bokser mówi, że nie jesteś w jego typie. W jego nie muszę być. Boliście się to, że jestem twoim. Widzisz, ile przetrwałam dla ciebie, żeby tu być? Widzę, że jesteś totalnie mokra, jeszcze mi kapie. Szkoda, że tylko przez wodę z basenu. A niech ocenię wszystkich gołców po kolei, od 1 do 10. Wojtek Gola. Uwaga, apartament na Złotej. Mega szarmancki gość, a przede wszystkim jest mega w porządku ziomem, bo odezwał się do mnie, jak byłem w totalnej życiowej dupie i zaproponował mi walkę. Uwielbiam go za to i w ogóle go lubię jako zioma, więc od 1 do 10. Jest bardzo miły, ale nie jest w moim typie 8,5. 8,5 Wojtek. A to dobra opinia. Sylwester Wardajka. Kiedyś nagrał mnie film, taki, w którym bardzo mocny, po którym dużo straciłem, ale później się okazało, że i tak się lubimy i się szanujemy. Więc jak dajesz mu ocenę? On też jest chyba miły, on tylko taki jest po prostu... No, od 1 do 10. 8. Prowadzi 8 kanałów na raz, jest wulkanem energii i wulkanem pomysłów. Jest jednym z twórców polskiego internetu. Ile mu dajesz? 9. Daję 9, lepiej od Wojtka. Izak. Jest. Izak, no i Izak. Po prostu Izak. Po prostu, tak? Po prostu Izak, tak? Ile Izak? Kasper Boński, młody człowiek, który zawsze ląduje na cztery łapy, czyli zawsze znajduje się w ekipie, która ma popularność, ale sam też ma bardzo dużo energii i charyzmy. Ile mu dajesz? 9,5. Grazie! Grazie w formie! Nie wrzucaj mnie do basenu, nie wrzucaj mnie do basenu! Nie! O nie, Sylwester mówi, żebyśmy się przewidzali. Sylwek, przestań! Brawa na szybko! Ja wierzę. Nie, co tu się dzieje? No dobra, to Sylwek nie kazał. Tak naprawdę to ich nawet nie słyszę. Ja jestem pod wrażeniem tych lasek, że wszystkie po kolei chcą się zmylizać. Dobra, dawaj tu stopkę. Nie nagram stories tylko. To się nawet na Instagrama nie nadaje, nie? Nie, nie. Dobra, Zalewska, znikaj. Kurwa, całka mi wypadła, no. No weź stópko podnieś, o. O Boże, jaki... Jaka ty jesteś mała słodkrytka, Lucia! O Boże, jaki słodziak! Nauczył się pływać? Nie wiem, tak. Pokaż, jak pływasz. No, opowiem. Są na świecie piękne rzeczy, ale to, co moje Lucia z tyłu, to jest po prostu piękniejsze od pięknego. To ty miałeś się dziękować, prawda? Tak. Boże, cudo, ale co dlatego, że inny nie chcieli? Przecież to jest jakiś... Jeden wielki szwindel. Powiedz prawdziwą liczbę partnerów, to tyle razy wskoczę do wody. No co ci zabraknie? Wreszcie jest szczera. Na palasz lampę w moim telefonie. No sorry, sorry. Masz tutaj tego, twarożek. Nie chcę. To może podziaczka małego. O nie, Julcia, proszę cię. Patryk. No tak nie mam, później to jest duplex. Ja ogólnie nie zgłosiłam się tutaj sama. Okej, to kto cię zgłosił? Mój przyjaciel po jakichś dziwnych okoliczności życiowych stwierdził, że bardzo bym do ciebie pasowała. Ej, powiem ci tak. W innym wymiarze, w innej rzeczywistości, w innych czasach, jakbyś się urodził z innej matki, z innego ojca, to byś mógł dać się do idealną parą. Ale? W tych okolicznościach to nie wiem, czy jesteś. No jeszcze po prostu nie wiesz. Ale nie wiem, czy chcesz poznać. Do widzenia, kończymy. Do widzenia, dziękuję bardzo. Etap drugi dobiegł końca. Nadszedł czas wielkiego finału. Och, dziewczęta, cóż to był za odcinek? Cóż to były za fantastyczne wspomnienia? A teraz nadchodzi czas bardzo, bardzo trudnych decyzji. Więc najpierw Sabina. Ja ciebie naprawdę lubię. Ej, mimo tego, że się znamy, Julcia, i cię bardzo lubię... Skakuję. I nie miałaś góry od kostiumu. Ty nie chcesz skakiwać? No to idź. Nie chcesz pływać? Ej, sama powiedziała, żeby jej nie wrzucła, nie wierzysz w siebie i dlatego właśnie musisz iść, nie wrzucać. Teraz tak, sobie stoi na końcu dziewczynka i co ja mam zrobić?
A wiem. Ty jesteś tak piękna, ładna, mega cute, ale jesteś zazdrosna. I zostały trzy dziewczyny. Chodźcie razem. To już chcemy oglądać to. Ciężka chwila. Kontenci. Fatalnie. Pomóżcie mi, błagam was. Robercie, opowiedz coś o każdej z dziewczyn. Chodź. Czemu one? Jest tak, piękna. Pocałowała mnie. Ma przepiękne ciało, ale ma też przepiękną twarz. Jest mega zdystansowana, mega wyluzowana. Co jeszcze jesteś? Ma tatuaże, ale nie za dużo, po prostu jest idealna. I teraz następna, tak. Słuchajcie, jak ja ją zobaczyłem w sobotę i ona powiedziała, że będzie w Goats, to aż mnie taki dreszcz przyszedł. I powiedziałam tak. Nie no, widzieliśmy się przez chwilkę, nic nie robiliśmy. Jest śliczna, drobna, wprawdzie nie chciała mnie pocałować. Prawda? Prawda. Ale to ja to szanuję, ma tatuaże, ale malutko. Ma najsłodsze po prostu, nie... Słodki strój. Wiecie co ma przepiękne, no po prostu, no. Osobowość. Nie, właśnie to drugo, z drugiej strony. I teraz tak, ta małpa wygrałaby na 100%, gdybym jej nie znał. No i co tak mówisz, że cię znam, to przegra... Ale że ponieważ, że cię znam... To nie jest moja wina, że nasze drogi są... Bo jesteś piękna, jesteś po prostu idealna, Sabinka, bo jesteś tak... Piękna, masz piękne ciało i do tego jesteś mega zabawna i masz dystans do siebie. Nie wrzucasz za to. Ale się znamy. Oj, sorry. Dobrze się znacie? No nagraliśmy jeden odcinek razem. Okej. Okay. Do mnie na kanał. Co może być postrzegane przez widzów jako kolesiostwo, nepotyzm i w ogóle, wiesz, takie nieuczciwe oszustwo, że tak powiem. Więc stań tu. Skacz ze mną. Stań tu. Nie, nie wskakuj, stań. Jezu, mam mega problem z tym. Tak jest. I panowie, jeżeli ja wybiorę Sabinę, to będzie, że ją znam. Nie, no to my normalnie. Raczej, myśl o sobie teraz. O sobie myśl, nie o innym. Myśl swoim uczuciem. A poza tym ja jestem przekonany, że ona wybierze kasę. Wybierasz pomiędzy znajomą, a nie tak naprawdę. Dobrze się przyjrzyj i podejmij decyzję. A koleżanka Sabiny jak ma imię? Fiona. Nie złapałem. No przecież nie wiem, jak będę miał na imię. Dobra, niech będzie decyzja. 5, 4, 3, 2, 1. Masz Sabinę. O, jak ją minę. Sabina. Łzy w oczach, nie łzy w oczach Sabiny. Nie mogłem cię wybrać, bo się znamy. No dobrze. Poczekaj, bo jeszcze finalna decyzja. To jeszcze nie ma przytulania, słuchaj, nie ma przytulania. Dobra, wybieraj. Masz do wyboru albo randka z Robertem, którą my zorganizujemy i będzie na przykład z tego odcinek na ambasadzie, spadnić trochę followersów, albo 5000 zł w tej skrzyni. Tak. Ja już wiem, co ona wybiera. Albo pieniądze teraz, albo inwestycja na przyszłość. Nie, wiesz, ile mam lat? Zapytałaś się, ile mam lat? 20? 18. 18. No i git. Tak? No a co? A skończone? Tak. Co zajebiście, idealnie. Ja lubię starszych facetów. Ale? Jesteś zajebisty, naprawdę, jak cię poznałam, naprawdę... Dobra, bierz te pieniądze. Nie. Ja i tak nie mogłem wybrać Sabiny, więc... Wzięłabym dlatego, bo moi rodzice budują dom teraz. I ja ogólnie, oni mi z góry, ja powiedziałam, no jak wygram te gocy, to jakąś część przeznaczę im... Wiesz, hajs dla rodziców. Dobrze. Przynajmniej na coś dobrego. Luz. 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 Gratulujemy. Gratulujemy. Ja też miałem taką sytuację. Ja się nie przejmuję w ogóle. Nie. W ogóle nie. Za te pieniądze mogę cię też na randkę. Dobrze, nie musisz.
Ja powiedziałam tak. Rozmawiałam tutaj z kimś stąd i mówię, Robert będzie żałował, bo ja na każdym wywiadzie mówiłam, Robert, myślałam, że on tylko mnie kocha, biorę randkę. A skąd wiem, że ty byś hajsu nie wzięła? Bo mnie znasz. No właśnie, słuchajcie, ponieważ jej znam, to nie mogę... Dokładnie, będą jakieś tam kafelki poświęce, super. Wiesz, czemu cię wybrałem? Bo się bardzo, bardzo stresowałaś na początku. Bo się stresowałam. I się przełamałaś po prostu. I to się bardzo ceni. Ludzi, którzy przełamują swoje bariery. Bierz te... Ja bierz te pieniądze, żeby wam się ten dom zawalił w pizdu. Goldstein, 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 la la la.